od przeczytania książki Dywizja 303. Kiedyś tam chorowałem chyba na świnkę, jak byłem dzieckiem, i to przeczytałem i po prostu zakochałem się w lotnictwie i od tamtej pory wiedziałem, że chciałbym być pilotem w jakiejkolwiek formie, ale pilotem. No, tak się złożyło, że nie zostałem zawodowym lotnikiem, jestem, można powiedzieć, takim lotnikiem amatorem. Wolność? To jest takie poczucie, że ziemia z powietrza wygląda lepiej i życie wydaje się fajniejsze. Pomysłem na organizację tej imprezy było promowanie lotnictwa, promowanie Aerokubu Gliwickiego i pokazania tak naprawdę po rewitalizacji tego miejsca, czyli Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. W tym miejscu tak naprawdę nie tylko kształcimy przyszłych lotników, ale również i mechaników lotniczych, którzy odbywają praktyki zawodowe, kształcąc się tak naprawdę do swojego przyszłego zawodu mechanika samolotowego czy mechanika szybowcowego. Oprócz tego chcielibyśmy pokazać całej rzeszy ludzi naszą kolekcję zabytkowych szybowców. Niejednokrotnie są to wyjątkowo pojedyncze egzemplarze, gdzie tak naprawdę usprawiamy je tu do latania i wykonujemy też na nich loty. Loty treningowe, na których nasi piloci wykonują i latają w Aeroklubie Gliwickim nad gliwickim niebem. Bardziej się zaczęło od tego, że po prostu chciałem przezwyciężyć mój lęk wysokości. I po prostu tak się zdecydowałem, bo właśnie będę miał styczność z samolotami, będę mógł właśnie ogólnie zobaczyć, jak to jest. Ja nie osobiście, ale syn na pewno w przyszłości chciałby latać szybowcami, dlatego przyszliśmy zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Dziadek generalnie właśnie latał na szybowcach, teraz zdrowie mu już za bardzo nie dopisuje, to już nie, ale właśnie myślę, że przejdzie z dziadka na wnuka. To super zobaczyć tak z bliska właśnie takie maszyny latające. Replika szybowca ISA Salamandra. Jest to 15 lat pracy naszego mechanika, zasłużonego mechanika Witolda Nowaka. Odbudował ją praktycznie od gołej listewki na oryginalnych planach. Ta replika jest lotna, także tak naprawdę ten szybowiec, możemy nim wykonywać loty. Jest to o tyle ciekawa konstrukcja, że przedwojenny szybowiec był w setkach egzemplarzy produkowany i pierwsze kroki w szkoleniu właśnie między innymi na tym szybowcu były wykonywane. W takich szybowiskach jak Bezmiechowa czy Ustrojanowa w Bieszczadach te szybowce były jako szybowcem przejściowym, treningowym, na którym przyszli piloci, adepci sztuki latania, wykonywali swoje loty treningowe.